Darmowa grochówka, bezpłatne losy i 4 rowery, czekając na szczęśliwców, to główne atrakcje sobotniego pikniku na pożegnanie lata, zorganizowanego nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim. Mimo niezbyt sprzyjającej aury na koncert gwiazd wieczoru, przybyły tłumy mieszkańców Lubienia i okolic. Po raz kolejny w Lubieniu nad jeziorem, w amfiteatrze, piknik rodzinny. Tym razem gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG. Mamy nadzieję, że podobnie jak to było przy okazji pierwszego pikniku nad jeziorem tego lata, piknik zgromadzi tłumy, wszyscy będą dobrze się bawić. Jest to wspaniała okazja dla promocji miasta i gminy Lubień Kujawski. DJ-e Jonas i Gloriusz zabawiali zebranych, wśród których nie zabrakło znamienitych gości, na czele z wicestarostą Stanisławem Budzyńskim, fundatorem jednego z losowanych rowerów. Jest mi trochę smutno, że to już jest pożegnanie lata. Ja zawsze podziwiałem te strony, piękne krajobrazy, pracowitych ludzi, ale w moim sercu najbardziej odcisnął się widok tej gminy, pracowitość ludzi w twórczości najmłodszych. Przecież Kaliska, Kanibrud od początku towarzyszą w moich konkursach. Mójci on jest powiat włocławski. Przepiękne zdjęcia w tym roku wykonało gimnazjum w Kłupce. Lubień też cały czas bierze udział w tych konkursach, dlatego postanowiłem nagrodzić nie wiem kogo, bo to będzie losowane. Ale cieszyłbym się, jakby to był uczestnik mojego konkursu. Mój ci on jest powiat włocławski. Rowery będące głównymi trofeami loterii ufundowali także Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim, burmistrz Marek Wiliński oraz powiatowy radny i lokalny działacz społeczny Zygmunt Wieżowiecki. Dlaczego ufundowałem rower? Wydaje mi się, że aby była więcej atrakcji i wydaje mi się też, że moi wyborcy też zasługują na jakąś nagrodę i dlatego im chciałem to ufundować. Rowery trafiły do osób, które wyciągnęły szczęśliwe losy. Niezmiernie się cieszę. A jak się pani nazywa i skąd pani jest? Jestem z Kutna, znam się Daria Muszulska. Miała pani już rower, czy nie? Nie, nie miałam. Czyli bardzo się przyda? Tak, przyda się bardzo. Na scenie brylowali lokalni artyści. Nie zabrakło stoisk z zabawkami i przysmakami, atrakcji dla dzieci i zimnego piwa. Piknik to wspaniała okazja do spotkań ze znajomymi i odrobiny wspomnień. Ja na piknikach odbywam praktycznie od samego początku, bo jak pani już wie, ja jestem po raz piąty raz radny kadencję i zawsze też namawiałem pana byłego burmistrza na to, żeby zorganizować ten piknik, wzorem nawet Baruchowa i robimy te pikniki. Ja zawsze w tych piknikach uczestniczę, także cieszę się mocno, bo tu, że tak powiem, rodziny się jednoczą, miejscowości się spotykają, także no to jest wszystko fajnie. No a po drugie już powiedział wszystko pan burmistrz, no tylko się cieszyć, żeby tylko pogoda wytrzymała i tyle. Najwięcej widzów przybyło na piknik tuż przed występem Gwiazdy Wieczoru, zespołu MIG, po którym odbył się jeszcze koncert grupy Dystans. Zabawa nad jeziorem trwała do późnej nocy.
Dzień dobry wszystkim. Cześć!